Cześć, tutaj Magda z Lubni. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Kaszebę i prowadzących. Cześć! Radio Kaszebę. 13 minut po godzinie 8 przyszła pora na naszego gościa w Dzień Dobry Kaszuby. A dzisiaj jest to burmistrz miasta Redy, pan Krzysztof Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry państwu. Dzień dobry, witamy. Jak podróż z Redy do Gdyni? No dzisiaj była wyjątkowo spokojna, to znaczy nie było korków, deszcz pada i nie jest fajnie, bo jesiennie się zrobiło, ale dość sprawnie poszło. No właśnie, jesień za pasem, zbliża się tak, że nie wiem, czy już można powiedzieć, koniec roku 2021, przed nami 2022 i o budżecie porozmawiamy sobie, panie burmistrzu. No jesteśmy w 2/3 roku, to jeszcze nie koniec, jeszcze dużo do zrobienia. Żebyśmy się nie zdziwili, ten czas tak szybko leci, że za chwilę będą święta Bożego Narodzenia. Na początek ja chciałbym się zapytać, jak zmienia się Reda dzięki tym konsultacjom, dzięki budżetowi obywatelskiemu? Reda się w ogóle zmienia i to dość szybko, jako że jest to jedno z miast, które się intensywnie rozwija. Przybywa mieszkańców, mamy różnego rodzaju jeszcze zaszłości, które tutaj staramy się nadrobić w zakresie różnego rodzaju inwestycji. No ale te elementy aktywności obywatelskiej, zaangażowania czy próby angażowania mieszkańców w różnego rodzaju działania miasta poza samorządem, który jest takim motorem napędowym tych wszystkich działań, są niezwykle istotne i tutaj te inicjatywy różnego rodzaju tu od kilku lat staramy się realizować. Najpierw były inicjatywy lokalne, wspieranie inicjatyw lokalnych, które w dalszym ciągu funkcjonują, a od kilku lat, bo to już piąta edycja, budżet obywatelski funkcjonuje i o tym prawdopodobnie będziemy rozmawiali trochę. Tak, dokładnie, bo właśnie od 16 sierpnia do 15 września Urząd Miasta w Redzie będzie zbierał propozycje inwestycji i zadań do budżetu na rok 2022. Do rozdysponowania jest ponad 400 tysięcy złotych. Panie burmistrzu, ja bym chciał zapytać się, kto może złożyć wniosek? Praktycznie rzecz biorąc, każdy mieszkaniec Redy taki wniosek może złożyć, tylko no, warunek jest taki, że jeden wniosek składa jeden mieszkaniec, więc tutaj są tego rodzaju ograniczenia. Natomiast jest cała procedura i cały harmonogram działań, który my oczywiście przedstawiamy mieszkańcom i również wykorzystując tutaj państwa jako medium, chcielibyśmy tutaj zareklamować i zaprosić mieszkańców do aktywności, do składania wniosków do budżetu obywatelskiego. Zaczęliśmy 16 sierpnia przyjmowanie wniosków i to przez miesiąc, czyli do 16 września takie wnioski będą przyjmowane do budżetu obywatelskiego. Panie burmistrzu, ja chciałam tak z ciekawości podpytać, do tej pory jakie wnioski składali mieszkańcy Redy, czego one dotyczyły? Tak jak powiedziałem, to jest już kilkuletnia tradycja, to jest piąta edycja budżetu obywatelskiego. Głównie to są wnioski dotyczące różnego rodzaju form aktywnego spędzania czasu poza domem. To jest ważne. To są place zabaw, to są różnego rodzaju rekreacyjne sprawy związane z takimi stanowiskami do ćwiczeń na wolnym powietrzu, ale pojawiają się takie perełki jak psi, taki wybieg. No i też są, powiedziałbym, jak przeglądałem teraz przed tutaj dzisiejszym spotkaniem przez lata te różnego rodzaju działania, to się pojawiają również wyzwania takie drogowe, a właściwie ciągów komunikacyjnych, bo od kilku lat w Redzie Rekowie realizujemy odcinkami chodnik przy ulicy Długiej z powodzeniem. Teraz budżet obywatelski, który jest w trakcie realizacji z roku 2020. Przypomnę, że w 2020 roku mieliśmy pandemię, w związku z tym wszystko było zablokowane i ten budżet realizowany niestety w całości nie został. W związku z tym w 2021, czyli obecnym, realizujemy
w tej chwili zadania i tam jedno z tych zadań to jest też taki ciąg komunikacyjny ważny, trudne zadanie i takie trudne do poskładania przez nas, mianowicie to jest taki ciąg komunikacyjny przez las od ulicy Karłowicza w obszarze 12 marca do ulicy Rzecznej. To jest takie dojście dla mieszkańców, skrót, do przystanku Reda Pieleszewo. Problem polega na tym, że to przez las jest i to są tereny leśne, a tu się bardzo trudno takie zadania realizuje, ale dzięki tutaj zaangażowaniu Nadleśnictwa Wejherowo i osobistym zaangażowaniu nadleśniczego Jacka Szulca, któremu tutaj również w tej formie chciałbym podziękować, no realizujemy to w końcu. A jakie warunki trzeba spełnić przy takim wniosku? Bo powiedział burmistrz wcześniej, że mieszkańcy Redy mogą. Tak. Mieszkańcy Redy. Każdy pełnoletni mieszkaniec taki wniosek może złożyć. Dotyczy to inwestycji dotyczących zieleni, infrastruktury tej takiej technicznej, czyli różnego rodzaju placów zabaw, placów takich rekreacji, ale również zadań drogowych, no bo tutaj też takie zadania, jak powiedziałem, się pojawiają. Warunki pozostałe, no to musi się mieścić w granicach szacunku. Już w tej chwili powiększyliśmy tę kwotę do 100 tysięcy złotych na jedno zadanie. Musi to być realizowane na gruncie miejskim, jako że no to są środki publiczne, więc to jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych. My możemy realizować zadania na majątku gminy. No i tak jak powiedziałem, no kwota jest tutaj ograniczeniem, a poza tym no jest dowolność i tutaj też taka kreatywność i zaangażowanie mieszkańców i na etapie składania wniosku, no a potem po weryfikacji, jeżeli już te wnioski zostaną wśród tych wielu wyłonione do głosowania, no to potem zaangażowanie w to, żeby zagłosować, żeby mieszkańcy zagłosowali, bo do złożenia wniosku wystarczy tylko 15 podpisów, a potem no, wybieramy wnioski 4, 5 zadań na podstawie ilości głosów. Czyli wniosek nie może przekroczyć, jeden wniosek nie może przekroczyć 100 tysięcy złotych. Jedna inwestycja proponowana nie może w szacunku przekroczyć 100 tysięcy złotych. To z tych naszych doświadczeń dotychczasowych, jak powiedziałem, to jest piąta edycja, wynika, że no oczywiście my różnego rodzaju szacunki też wspomagamy mieszkańców tutaj w tym przy szacowaniu takich wniosków. Niestety te zakresy się dość mocno potem w trakcie realizacji rozszerzają i też kwoty rosną. A tu jeszcze dochodzi dodatkowy element w obecnych czasach, mianowicie jest bardzo szybki, powiedziałbym, że nawet gwałtowny wzrost cen inwestycji. I tutaj też nas to będzie prawdopodobnie bardzo mocno dotykało w następnym roku, co już dzisiaj ma nawet miejsce. No właśnie, bo suma budżetu obywatelskiego mieści się w granicach 400 tysięcy złotych. Wnioski do 100 tysięcy złotych. A proszę powiedzieć, czy pomagacie w formalnościach, w formularzu? Bo ktoś potrzebuje szacunkowy koszt, przepraszam, trzeba podać w tym wniosku. Czy z tej strony ktoś, kto składa oczywiście, wniosek, może... Oczywiście, ja już to powiedziałem przed chwilą, że oczywiście, że wspomagamy, bo tutaj ważna jest inicjatywa, natomiast ci, którzy składają wniosku, nie muszą mieć wiedzy, nie są bardzo często techniczni, w związku z tym tutaj szacowanie różnego rodzaju przedsięwzięć jest dla nich trudne. My mamy po pierwsze doświadczenie, mamy odpowiednich ludzi, którzy się na tym znają i tutaj absolutnie w każdym momencie jesteśmy tutaj do dyspozycji mieszkańców, żeby wspomóc. Tak jak powiedziałem, te różnego rodzaju działania mieszkańców są istotne z punktu widzenia funkcjonowania nas wszystkich jako społeczności lokalnej, po to, żeby ludzie się utożsamiali z miejscem, w którym mieszkają, w którym żyją i w przyszłości później, co jest niezwykle istotne, też no, starali się, żeby to dobrze funkcjonowało. Między innymi, albo głównie, żeby to nie było dewastowane, bo przez ten wandalizm niestety
w dalszym ciągu ciąży na nas wszystkich. To ja jeszcze zapytam w dalszym ciągu o tą pomoc w formalnościach. Mamy pandemię, jakby nie było jeszcze. No, powoli z niej wychodzimy, chociaż niektórzy mówią, że czwarta fala przed nami. Czy pomagacie? Można przyjść do Urzędu Miasta w Redzie? Odbywają się konsultacje? Czy to wszystko jest elektronicznie? Nie, w chwili obecnej. Elektroniczna oczywiście formuła jest też tutaj powszechnie stosowana. Część mieszkańców woli taką formułę, jako że no, tutaj nie jest związane z czasem. Natomiast oczywiście urząd jest otwarty w ograniczonym zakresie, ale jednak mimo pandemii przestaraliśmy się i teraz w dalszym ciągu tak funkcjonujemy, że urząd jest otwarty. Tyle tylko, że no, są stanowiska do obsługi mieszkańców przy wejściu w holu urzędu. Niestety na dzisiaj na skutek ograniczeń związanych z pandemią w dalszym ciągu staramy się zachować tą dyscyplinę sanitarną taką, żeby po prostu no, nie prowokować różnego rodzaju spraw związanych z roznoszeniem koronawirusa. No, przecież na nas wszystkich to bardzo, bardzo ciąży. Ale urząd jest otwarty, praktycznie rzecz biorąc codziennie można podejść. Bywają kolejki czasami, ale są miejsca wygodne do poczekania. Przed tym można zresztą zatelefonować wcześniej, uprzedzić w jakiejś sprawie się i wtedy jest łatwiej. Mieszkańcy Redy mogą zatem wykazać się kreatywnością. Mówiliśmy tutaj wcześniej o tym, co już było, jakie są wnioski, czyli place zabaw, wybiegi dla psów, remonty dróg. No, trzeba być przygotowanym na promocję swojego pomysłu w okolicy, bo to nie jest tak łatwo wymyśleć, prawda? Wymyśleć jest chyba łatwiej niż potem dalej prowadzić. Mamy takie doświadczenie, mam takie obserwacje, że wiele fajnych projektów potem nie znalazło finału w postaci realizacji, dlatego że wnioskodawcy czy inicjatorzy nie potrafili zaangażować ludzi potem, żeby głosowali, no bo przecież jest taki etap głosowania nad projektem. No i wygrywają projekty, które uzyskują największą liczbę głosów. Ja tutaj muszę powiedzieć, że z tych doświadczeń pięciu edycji wynika, że tutaj najbardziej jest zdyscyplinowana i taka aktywna w tym względzie, jeżeli chodzi o głosowanie, to jest społeczność Redy Rekowa. Tam dużo tych projektów przechodzi. No ale też społeczności szkolne tutaj też się angażują. Zresztą tutaj ta dyskusja trwa, czy inwestycje na terenie szkół powinny być tutaj brane pod uwagę. No ale przecież to jest nasza społeczność, młoda społeczność. Reda jest młodym miastem. Reda jest miastem młodych ludzi, jest dużo dzieci i te różnego rodzaju inicjatywy przy naszych placówkach oświatowych, przy szkołach są ważne i cenne. Panie burmistrzu, to już tak na koniec. Jak burmistrz chciałby zachęcić się do składania projektów mieszkańców Redy? Kochani nasi mieszkańcy, drodzy mieszkańcy, drogie Redzianki i Redzianie, zachęcam do tego, żebyście zainteresowali się sprawą budżetu obywatelskiego. My na naszej stronie internetowej również mamy ulotki, przedstawiamy harmonogram działań. Od 16 sierpnia, to już się zaczęło, do 15 września jest termin składania wniosków. Zachęcam do tej kreatywności, do zaangażowania się w sprawy naszej lokalnej społeczności, bo jest to szansa, żeby zrealizować może nie jakieś bardzo wielkie i skomplikowane działania, ale ważne z punktu funkcjonowania nas wszystkich. Ważne z punktu funkcjonowania w jednym, w drugim, czy w innych miejscach naszego miasta. Bardzo serdecznie zachęcam do wzięcia udziału i sądzę, że jeżeli te projekty poprzechodzą, będziemy wszyscy mieli satysfakcję i my tutaj, wykonawcy potem tych działań i państwo jako ci, którzy, no, że tak powiem, zaprojektowali te działania. Tak słucham i tak sobie myślę, że gdybym była mieszkanką Redy, to zachęciłby mnie pan w ten sposób. No to bardzo... na co złożyła wniosek?
No nie na wybieg dla psa, chociaż dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Psa, a ja jestem psiara, więc, ale takie wybiegi są już. Nie wiem, musiałabym się zastanowić. To, wiesz, do kreatywności to trzeba tak przysiąść trochę. To też wszystko, bardzo dużo zależy od spojrzenia naokoło i uwarunkowań miejsca, gdzie się jest najbliżej. Czego potrzeba. Czego potrzeba w danym miejscu i ta różnorodność tutaj występuje. Z tym, że mówię, no kreatywność jest bardzo ważna i potrzebna, ale potem potrzebna jest dyscyplina i jakieś zaangażowanie, żeby ten projekt przeszedł. No właśnie, trzeba głosować po prostu, drodzy państwo. Nie tylko projekt się liczy, ale później całe zaangażowanie w tym, żeby ten właśnie mój projekt wygrał. To jeszcze tak na koniec, panie burmistrzu, taka inwestycja, która się najbardziej panu podoba. Jako burmistrzowi. Inwestycje, ale z budżetu obywatelskiego. Z budżetu obywatelskiego oczywiście. Wiecie państwo, mnie jest trudno wymienić. Ja mam satysfakcję z każdego działania na terenie miasta, ale te, które mi najbardziej, że tak powiem, utkwiły w pamięci i te, które z satysfakcją, no to są te inwestycje przy szkołach, bo to serce rośnie i oczy się śmieją, jak widzi się zaangażowanie w parkingi dla rowerów dzieciaków i potem jak one powstają, jak te dzieciaki gremialnie jeżdżą, dojeżdżają do szkoły po prostu rowerami, mają radość z tego i te elementy aktywności takiej zewnętrznej, to też one głównie przy szkołach powstają, te place do ćwiczeń tutaj i jak te małe dzieciaki, ci młodzieńcy odrywają się od tych komputerów i chcą być trochę aktywni inaczej. Na zdrowie im to wyjdzie. Jak najbardziej. Od 16 sierpnia do 15 września Urząd Miasta w Redzie będzie zbierał propozycje inwestycji i zadań do budżetu na rok 2022. Do rozdysponowania jest, jak powiedziałem, w sumie 400 tysięcy złotych. O budżecie obywatelskim rozmawialiśmy z panem Krzysztofem Krzemińskim, burmistrzem miasta Redy. Panie burmistrzu, bardzo dziękujemy. Dziękuję państwu redaktorom, dziękuję państwu. Radio Kaszebę.